Siemano, tu Jordan. Słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam krótko powiedzieć o tym, jak tak naprawdę wygląda ta cała ścieżka rozwoju, ta cała ścieżka progresu, bo panuje na ten temat naprawdę wiele błędnych przekonań. Pierwszym takim, który mi przychodzi do głowy, jest to, że im więcej trenuję, im większy mam staż treningowy, im więcej ćwiczę albo im częściej ćwiczę, tym tak naprawdę wszystkie ćwiczenia i treningi stają się coraz łatwiejsze. Ale to nie do końca tak wygląda. To jest skrót myślowy, który jest, powiedziałbym, wręcz krzywdzący, bo rzeczywistość nie jest taka kolorowa, jaka często chcielibyście, żeby była. To tak nie jest. No i teraz na samym początku warto, żebyście zdali sobie sprawę, że to nie jest tak, że idziemy ciągle pod górę, nie? Tydzień po tygodniu, dzień po dniu, więcej, bo jeżeli ta linia byłaby cały czas taka pionowa, to każdy z Was zostałby mistrzem świata, a że każdy z Was tym mistrzem świata nie zostanie, no to oznacza, że to nie do końca tak działa. Jest takie przysłowie, nie? Na pewno je doskonale znacie, raz na wozie, raz pod wozem, tak? Raz pod wozem, raz na wozie. No i to jest dokładnie to, co tyczy się każdej ścieżki rozwoju, każdego działania, w którym chcemy stawać się coraz lepsi, tak samo wszystkich kwestii treningowych. No to nie może być tak, że idziemy ciągle do przodu. Musicie pamiętać, że będą dni słabsze, że będą kontuzje, że będzie, nie wiem, słabsza pogoda, albo że będzie lenistwo, albo że będą jakieś bóle, zakwasy, albo że będzie jakiś element, którego technicznie nie będziecie w stanie ogarnąć, załapać przez długi, długi czas i sporo czasu Wam zajmie jego nauka i dopiero pójdziecie do przodu. To jest rzeczywistość, którą warto mieć w głowie, bo często, najczęściej młode osoby, które albo tak naprawdę osoby początkujące, które zaczynają swoją przygodę ze sportem, przychodzą, jakby to powiedzieć, może nie tyle co z pretensjami, ani z płaczem, ale z takim, o, to jest dobre słowo, z rozczarowaniem, że idzie fajnie i nagle przez jakiś czas, załóżmy 3 tygodnie albo miesiąc, stoję w miejscu. Z mojej perspektywy, jako osoby doświadczonej, no jak tylko miesiąc stoisz w miejscu, naprawdę petarda, nie? Bywają takie okresy, że czasami rok stoi się w miejscu, bo taki jest sport. No i tutaj nagrywam ten filmik po to, żebyście wiedzieli, że to nie jest tak, że jest ciągle petarda, tylko że będzie różnie. I teraz co robić? Przede wszystkim jest coś takiego jak słabszy dzień. Musicie zdać sobie sprawę, że takie dni będą i nic się z tym nie da zrobić. Jeżeli to będzie dzień słabszy, bo Wam się nie chce, to mamy dwie opcje. Bo Wam się nie chce, to mamy opcję taką, żeby po prostu kopnąć się w tyłek i dalej robić swoje. Ale jeżeli będzie to taki dzień, w którym nam się nie chce, bo coś nas boli, jesteśmy zmęczeni, czujemy się faktycznie, że jakieś tam powtórzenia no za bardzo nie idą, to tutaj warto po prostu pozwolić sobie na ten dzień słabości. Ale co jest najważniejsze, pozwolić sobie na słabszy dzień, na słabszy trening, albo nawet na jego odpuszczenie, ale pozwalamy sobie na to nie po to, żeby totalnie odpuścić i wychillować, tylko po to, żeby się zregenerować i na następnym treningu mieć już więcej siły. To jest mega ważna sprawa. Kolejna kwestia, kontuzje. Więcej próbujemy trudniejszych ćwiczeń, próbujemy więcej powtórzeń. Nie da się ukryć, że może to doprowadzić do jakiegokolwiek przeciążenia mięśni, stawów, no wszelakich struktur w naszym ciele i to jest również normalna sprawa. Tutaj znowu, jeżeli tak naprawdę ogólnie, jeżeli chodzi o kontuzje, jak sobie z nimi radzić, to na ten temat nagram na pewno kolejny odcinek, bo to jest temat rzeka, ale tak pokrótce, znowu, kontuzja bądź stan jakikolwiek przeciążeniowy jest kwestią normalną. Jeżeli przeciążyłeś sobie lewą rękę, ćwicz prawą. Jeżeli przeciążyłeś sobie obie ręce, ćwicz nogi, ćwicz brzuch, bądź cały czas w treningu, a tym konkretnym strukturom daj odpocząć, pójdź do fizjoterapeuty, ale miej świadomość tego, że to nie jest tak, że jak jest fragment kontuzji, to cały czas będziesz iść do przodu. Nie, to będzie moment, w którym się zatrzymasz, to będzie moment, w którym nie będzie progresu, albo nawet to będzie moment, w którym będzie spadek. Ale jak wyzdrowiejesz, to odbijesz się i pójdziesz do góry, bo na tym polega progres. To jest taka idąca do góry, jasne, ale sinusoida, to nie jest prosta linia, tylko raz lepiej, raz gorzej, ale powoli, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, coraz wyżej. I na tym to polega. Musisz też mieć świadomość tego, że będą ćwiczenia, które wejdą Tobie łatwo, nauczysz się ich szybko, a będą też ćwiczenia, które
zajmą bardzo dużo czasu, czy to pod kątem siłowym, bo zbudowanie jej zajmuje czasu, czy to pod kątem technicznym, żeby ogarnąć, co tak naprawdę dzieje się z moim ciałem, jak ja mam tak naprawdę się do tego zabrać, co ja mam pospinać, co ja w ogóle mam ze sobą zrobić. To nie są rzeczy, które dzieją się tak na pstryknięcie. Podsumowując, pamiętaj, że progres to idąca do góry powolna sinusoida. Bądź cierpliwy, bądź wytrwały, bądź dyscyplinowany, a jak pojawi się na Twojej drodze przeszkoda, to pamiętaj, że to jest naturalna kolej rzeczy. Twoim zadaniem jest tylko to przejść i po tym czasie, który czasami potrwa dzień, a czasami potrwa miesiąc, a czasami potrwa trzy, dalej będzie można pójść do przodu. Głowa do góry i co najważniejsze, nigdy w życiu nie poddawaj się i nie załamuj się i nie bądź rozczarowany, jeżeli Twój progres zwalnia albo się zatrzymuje, bo taka jest rzeczywistość. Dzięki za dzisiaj i udanego treningu wszystkim.